UTVLUX, no i jest gicior. Kurwa, już nabiłeś 10 level w TB, rządzisz normalnie. Przestań pierdolić, tylko zanieśmy tą pralkę z Legolandii na górę. Dajesz, Bogdan, dajesz. Chyba dupy, z tym mogę się zgodzić. O, dostałem nową wiadomość, co do, zaraz się wkurwię, oszty, to przecież najnowszy pornol za 13 groszy, zamiast tak gadać do siebie, może zaniesiemy tą pralkę, a no faktycznie, jak się uporamy z tym do rana, to dam ci wyprać was za darmo swoje szmaty, dobra, trzeba się spężyć, bo takiej okazji to nigdy nie dostanę. I raz, i dwa, i trzy, a teraz kombos. Troszkę za dużo ambicji, bo mam niski poziom energii. Muszę się zregenerować. Dobra, możemy dalej ruszać. A ten pornol to sam się pcha, żeby go przeczytać. Ej no kurwa, nie obijaj się. Dawaj to, to nie są wakacje, byle które czytać. No i patrz co żeś odpierdolił, chuj mnie to obchodzi. Dobra dobra, próba numer 42, czekaj. Mam pomysła, od kiedy ty w ogóle myślisz? Od czasów, gdy zabrałeś mi pornola. Przynajmniej znam twoje słabości. No to let's go, czekaj, to jeszcze nie koniec, to jakiś bonus czy co? Ta, zajebałem ten wózek z Biedronki na rogu, zajebiście. Teraz możemy ruszać na podbój drugiego piętra. Okej, 300 obrotów na minutę i jedziemy. Ej co jest, przeczyściłeś rury wydechowe? Co ty pierdolisz? Dobra, nieważne, napij się ziółek, to więcej mocy dostaniesz. Za dużo oglądasz tego mango i miesza ci się we łbie. Może spróbujmy z rozpędu, wymiękasz, tak, bo co, gówno, zjedz se równo, na miejsca, gotowi, go! O kurwa, twoje plany poszły się jak zawsze jebać na zieloną trawkę, ja to miałem fazę hehe. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, czekaj. Teraz ten plan powali cię na kolana. Gdzieś ty popierdolił. Pralka jest na dole. Teraz niech zjeb poczeka i odpokutuje swoje winy, bo teraz nadchodzi zagłada małego głoda. Znowu te rozdwojenie jaźni. Jedna strona mały głód, a druga niezła dupa. Gdzieś ty był, oglądałem milionerów i koleś nie odpowiedział na pierwsze pytanie. Wbijaj te gwoździe, a ja tymczasem zawiążę ten sznurek od wisielca i możemy wspinać się na wszystkie szczyty. Ja nie rozumieć, Seucz, to zrozumiesz jak w chińskiej restauracji. Pociągnij ten makaron i zasuwaj na górę, a ja zrobię kontrolę napięcia liny i tych innych dupereli mniej istotnych. Kątem oka. Wszystkie systemy są sprawne. No i jeszcze najważniejsze, zawiązać na końcu wózeczka i teraz możemy się rozkoszować torem bobslejowym. Ready, go! Ale zajebioza! Ty popatrz, nawet pakunek się sam rozwalił. Ty to masz łeb, nie ma co, może trochę dupa boli po tym zjeździe, ale dobrze się spisałeś. A za zrobienie questa dostaniesz tego pornola, ale teraz go nie czytaj, tylko pomóż jeszcze wepchnąć do mojego skromnego mieszkanka, a może frytki do tego? Bardzo chętnie. To spierdalaj. No w końcu mogę się zmierzyć z najnowszym pornolem. Ej co światło wyłączasz, ja nie duch, że mam nocną zmianę. Dobra, gdzieby tu ustawić tą pralkę z klocków Lego? Chyba na miejsce tej spuchniałej szafki z 1784 roku. Od tego właśnie miejsca zaczęło się moje zasrane życie, a teraz zaczynam nowe, zaszczane życie. No i jest picuś glancuś, trochę tu posprzątam. Noż kurwa, co on wyprawia? Ty to jakaś nowość, dwa w jednym. Ty chuju niemyty, zajebać ci z knajfa ataku 8 obrony 5 i chcesz wyglądać jak zgniły pomidor po imprezie. Sąsiad, co ty taki bulwers? Już jest spoko, to teraz idź i podłącz tą pralkę. Tu normalnie jak w chlewie, zaśmiecami i pornolami. Czy ja dobrze słyszałem, pornolami? Nie, to muszę obejrzeć, bo nie wytrzymam. No to teraz wykażę się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z kopalni węgla. Przykręcimy tu Francuzem i powinno być okej. Chwila prawdy. No i sralnia, zawsze coś musi się zjebać. Chodź tu żółtku afro. Nie no, jestem pod wrażeniem, zajebisty po prostu, zaraz w pierdol dostaniesz. Podłącz tą pralkę, a nie moimi pornolami się cieszysz jak down. Dobra, dobra. Myśli, że jest bosem i wszystko mu wolno, teraz wykorzystam tą okazję do darmowego prania i wrzucę moje szmaty. Ty, czekaj, o jak ja cię pierdolę, przecież ten znaczek jest bezcenny. Muszę to sprawdzić. Co ty tam mamroczesz, chuj z nim, dobra, ustawię tryb sportowy i niech się pierze, za 5 godzin będzie czyste lub brudne.
No i teraz chyba dokończę pornola. A ten pingwin co za z wody odpierdala? Rozwolnienia dostał czy co? Nie no, jestem po prostu w siódmym niebie. Sąsiad, zrobiłeś swój interes życia. A to niby dlaczego? Bo ten znaczek pocztowy jest warty 2 grosze więcej niż twój pornol. Nawet w albumie są takie same. Ty faktycznie. Mam pomysł. A żeby to uczcić, wrzucimy do naszej klasy w wersji demo. I sprzedamy na Allegro za 12 milionów dolarów. Hehe. Nie no, takie gówno na pewno za taką cenę nie kupią. Musimy to trochę skonwertować. Nie no, zaraz ci zajebie. Ups, to było niechcący. Weź spierdalaj. Masz szczęście, że mój stary też nakupił tych Playboyi, bo byś dostał od pudziana moim knajfem. Teraz nie pierdol, tylko bierzemy się do roboty. Co za gówno. Potwierdzam. Noż kurwa, już było blisko. Nie pierdol, tylko trzymaj. To jakieś fatum czy co? Ty przestań filozofować, tylko wymyśl coś. Mam pierdolca i pomysła. Przecież zajebaliśmy te pornole od kolesi, co kupiliśmy od nich narzędzia na Bałuckim w odcinku z półką. No i może się uda jeden znaczek wyrwać bez szwanku. Ej kurwa, albo mi stanął, albo to jakieś złudzenie optyczne. Co ty pierdolisz? Pewnie się spuściłeś. Akurat to nie ja. Chyba to pralka się skitrała. No i zawsze mam rację. Ty wszechwiedzący czy co? Za dużo chyba hormonów wydzieliła, więc dzięki moim środkom antykoncepcyjnym w rozmiarach XXL naprawię to. No i poszło jak z pyty strzelił. Dobra, wracajmy do naszego biznesplanu. Teraz nie wpadniesz, na co ja wpadłem. Wpadniesz to zaraz w głupotę lub schizę. Nie tym razem, przechytrzyłem Chucka Norrisa. Dzięki moim umiejętnościom z przedszkola umiem wycinać. Ło kurwa mać, ratuj pornole, bo szlak trafią. Co ty chcesz? Kurwa, kup okulary, bo nadeszła apokalipsa tysiąclecia. Ta pralka robi nas w chuja, musimy jej dać nauczkę. Ja chcę darmowe pranie, dajmy ją na szafkę, bo zwarcia dostanie i wszyscy zginiemy. Ty, a co to za materia organiczna w postaci makulatury się przykleiła? To chyba znaczek, ale skąd się wziął? Niech pomyślę. Ano przecież zostawiam zawsze w tylnej kieszeni pornola na czarną godzinę w razie takich niepowodzeń. No to teraz masz okazję. Zobacz, wygląda na nienaruszony. Widziałeś? Widać, nie widać, widać, nie widać, trochę widać, teraz widać. Wiedziałem, żeby nie kupować ci na gwiazdkę Asterixa i Obelixa, że co, to świętego Mikołaja nie ma? A chuj z nim, mam plana. Wiesz, że ja też. Ty myślisz zawsze o tym, co ja myślę. Nieprawda, bo odwrotnie. Dobra, nie komplikujmy sprawy, tylko upierzmy te znaczki. Wtedy będziemy bogaci jak Rockefeller czy tam Skłodowska Curie. Dobra, złota rączka, ustawi tryb sportowy i możemy oglądać losowanie lotto. To normalnie prawie jak szóstka w Totka. Respekt sąsiedzie, a jakże, zajebiście. Czuję, jak mi testosteron się podniósł. To wirowanie jest lepsze niż Kaczor Donald czy obrady Sejmu. Się dziwisz, że masz tylko kanał pierwszy w cyfrowym Polsacie. Nieważne, kolejny znaczek do kolekcji. Zauważyłem, refleks godnego mistrza. I kolejny.